Doczekała się potomstwa na początku kwietnia, bo Ciania mama złożyła 5 jajek, z dwóch właśnie wykluły się piskaki. Jak sobie radzą, można podglądać na żywo w internecie. Zobaczki są pod domową rodziców, ponieważ rodzic nawet po wykluciu jajek dalej siedzi na pisklęcach malutkich, ponieważ one nie mają ustalonej termoregulacji i jeżeli po prostu nie zmarzły, to rodzic to około pierwszych 10 dni non-stop, jeden z rodziców leży po prostu brzuchem delikatnie nad tymi pisklakami, raz na jakiś czas, chociaż tak samo jak w czasie wysiadania wstaje i odwraca jajka, to służy ich równomiernym nagrzewaniu. Pisklęta na razie są zupełnie takie bezradne, są już oczywiście karmione, ten pokarm początkowy jest bardzo drobny, to są zeguły czyżownice, które teraz po deszczu bocianą jest stosunkowo łatwo zdobyć. Myślę, że będą kluły się, no, być może dzisiaj, zachęcam do oglądania na stronie. Następne pisklaki być może jutro, no ostatecznie pojutrze. No właśnie, przed chwilą dotarła do nas informacja, że w bocianim gnieździe jest już troje maluchów.